Cześć kochani, witam Was. Mamy sobotę. Zobaczcie, co tam przyszło. Meble mamy do składania. Jest! Będziemy dzisiaj składać meble. Zamówiłam Nikoli bieliźniarkę już prawie miesiąc temu. 3 tygodnie? Miesiąc? Jakoś tak. Także dzisiaj będziemy składać szafkę, bieliźniarkę. No i co za tym idzie, musimy zrobić małe przemeblowanie w mieszkaniu, więc dzisiaj będzie no, remontowy dzień. Także, ale to nic, mąż mi we wszystkim pomoże, bo już to jest dość ciężki mebel. Dość wielką szafę musimy wyciągnąć od Nikoli z pokoju, wstawić ją na przedpokój, z przedpokoju meble musimy wywieźć do garażu, więc no trochę dzisiaj ciężkiej roboty mamy, ale to wszystko po południu. Teraz ja już kawkę wypiłam, zaraz lecę do sklepu zrobić zakupy, śniadanie jakieś dzieciom trzeba zrobić. I co dzisiaj będę działać później? No jeszcze w międzyczasie ogarniam mieszkanie, później jedziemy na basen, po basenie. W międzyczasie jak Ksawery będzie na basenie, niedaleko mam fajny dyskont z tanią odzieżą, także na lumpeksowe zakupy się udaje. Zobaczymy, może mi się uda coś kupić, wypolować. Słyszałam o tym lumpeksie bardzo dobre opinie. Zobaczymy, co uda mi się kupić, a może nic nie kupię. No i później co? Później Ksawery kończy basen, jedziemy do galerii, muszę mu kupić jeszcze jakieś spodnie, no chyba, że w ciuchu mi się uda kupić. Jak nie, muszę mu kupić spodnie, bo już ze wszystkiego powyrastał. Brakuje mi strasznie spodni dla niego, a jest ciężko dla niego dostać spodnie. I co? I wrócimy z galerii i biorę się za remonty w domu. Obiad na szczęście mam ugotowany, wczoraj sosik robiłam, więc obiad mam zrobiony, dzisiaj już za wiele roboty nie mam, tylko ten remoncik i przemeblowanie. No i później sprzątanie. Muszę jeszcze ogarnąć u Ksawerego pokój z Lego, bo już kurzu mu się trochę nazbierało, a te Lego jest tak ciężko, on nie lubi ścierać kurzu u siebie, bo te Lego jak się podnosi, no często gdzieś tam się rozpada. A on ma porozstawiane po wszystkich półkach te Lego, także naprawdę ma tego 2-3 słupki praktycznie. Jest tego sporo. Teraz odrabia lekcje, nadgania wszystko, żebyśmy jutro mogli spędzić dzień tak czysto rodzinnie, na grach. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jutro też jest niedziela handlowa, więc może jutro na zakupy, chociaż się za bardzo nie nastawiam, bo wczoraj mi mąż powiedział, że we wtorek jedzie do Warszawy, więc wszystko na to wskazuje, że pojadę również i ja pojadę na zakupy. I chyba zamiast w Black Friday, poczekajcie, już jestem. I chyba zamiast w Black Friday właśnie ja te zakupy będę robiła we wtorek. Także zapowiada mi się fajny tydzień. W środę na pewno też będę w galerii Plaza, polecę do TK Maxa, bo Nikola ma w środę kontrolę z nogą. Mam nadzieję, że już to leczenie tej kostki zostanie zakończone. Cześć kochani, witam Was serdecznie ponownie. Mamy już dzisiaj wtorek, nie odzywałam się od dłuższego czasu, nie miałam kompletnie czasu. Mamy godzinę 9:30, jestem już w Warszawie, przyjechałam na zakupy. Mąż dzisiaj akurat ma pracę w Warszawie, więc mówi, a akurat w galerii, więc mówi, możesz ze mną jechać. I przyjechałam. Ale powiem od początku, co tam się u mnie działo, bo nie odzywałam się, nie miałam kompletnie czasu. Rozglądam się, bo stoimy na zakazie. I tak patrzę, czy ktoś zaraz nie podejdzie. Co u nas się działo? No otóż wróciliśmy wtedy z tego basenu, troszeczkę nam się w galerii zeszło. No i co? No i wzięliśmy się za składanie mebli. No i oczywiście, no jakby to było, jakby u Marty było normalnie. Meble mieliśmy złożyć i tyle, tak? Postawić, wstawić, taki był plan. Okazało się, że jak chcieliśmy wyciągnąć szafę od Nikoli, bo to do meble miały być do Nikoli, okazało się, że szafa jest o 1,5 cm za wysoka. No i ząk, a to jest szafa Ziska. Szafa waży prawie 120 kg, naprawdę gabaryt ogromny. Nie chcieliśmy jej rozbierać, myśleliśmy, że ją po prostu przesuniemy na przedpokój. No ale cóż, zaczęły się schodki. No przecież to normalnie być u nas nie może, to tak się nie da. No i mąż zaczął rozbierać te całe drzwi przesuwne od tej szafy. Po całym demontażu przesunęliśmy ją na przedpokój, później je było ciężko założyć.
No, troszkę nam to zajęło. Ogólnie całą rewolucję w domu skończyliśmy w 11:30 w nocy. Ja po prostu padłam. Całą niedzielę spędziłam praktycznie na sprzątaniu. Do późnego popołudnia sprzątałam. Jak wpadłam do Ksawerego do pokoju ogarnąć te jego półki z Lego, poprzecierać to wszystko, no mówię, no zostało mnie popołudnie. Już nic praktycznie później nie robiłam, byłam padnięta. Poniedziałek zaczął się równie ciekawie. Wyszłam rano, do pracy jechałam. Okazało się, że szybę miałam strasznie skutą lodem, pomimo że szyby mamy podgrzewane. No zanim one się zrobiły czyste, no to minęło chyba mi z 10-15 minut. Straszny ten lód był na tej szybie. Później po drodze miałam kontrolę policji. Już mówię, no do pracy już byłam spóźniona. Jak mnie policja zatrzymała, już byłam spóźniona. I jak widziałam, że no zatrzymali mnie, no tak chyba nie do końca, dlatego że coś zrobiłam, bo jechałam regulaminowo, tylko bardziej byli chyba ciekawi, jak to się pan zapytał mnie, czy auto dużo pali. Także no cóż, różne są powody czasami. Przetrzymali mnie chwilę, mówiłam, że już jestem spóźniona, więc mnie puścili, bo nie mieli się do czego przyczepić. Jechałam regulaminowo, a oni po prostu badali kontrolę, była prędkości. Później trafiłam na zamknięte tory w remoncie, nie było żadnego oznakowania. W międzyczasie była stłuczka zaraz za mną, zablokowany pas. No, miałam przeboje. Do pracy, do której dojeżdżam z reguły około 15 do 20 minut mam, to jechałam prawie godzinę. Tak, no czasem tak bywa. Także no, poniedziałek mi się zaczął bardzo ciekawie. Wróciłam z pracy, pojechałam, nawet nie zachodziłam do domu. Pojechałam od razu do Lublina z Nikolą do lekarza. Wróciłam, no i cóż, zobaczyłam, że przyszły mi wczoraj paczki. Przyszły mi paczki, więc będę robiła teraz nagrywki. I już wam mogę powiedzieć, że rozdanie prawdopodobnie będzie w piątek albo w sobotę. Także zapraszam was serdecznie na to rozdanie. Przyszły mi paczki, będę jeszcze kręciła film z nich, ale być może zmontuję go tutaj. Nie, chyba nagram oddzielny, bo to będzie dłuższy film. W tych paczkach będzie załączone, będą załączone próbki, mini produkty właśnie tej marki, którą będę, o której będę mówiła. No nic, na razie czekam na męża, mąż poszedł rozpakować cały sprzęt, żeby chłopaki mieli co robić i czym robić. My jedziemy w inne miejsce, później tutaj wrócimy. I tak mi się dzień zaczął, tydzień mi się tak zaczął. Znowu pechowo, ale na nic, może będzie dobrze. Cześć kochani. Mamy dzisiaj środę, tydzień rozpoczęliśmy już, ja już byłam w Lublinie z Nikolą na kontroli, w końcu leczenie jest zakończone, ale zwolnienie lekarskie jeszcze jej przedłużył lekarz na WF, bo mówi, no już za często ta kontuzja, mówi, trzeba ją mocniej doleczyć. W każdym bądź razie znowu w porządku. I do czego zmierzam? Pokażę wam dzisiaj haul, byłam dopiero w Lidlu, mam bardzo dużo zakupów. Na co dzień nie robię takich zakupów. Dzisiaj robiłam, bo będę testowała nowego e-booka, będę testowała nowe przepisy, więc potrzebowałam kilku rzeczy, których nie mam, a trafiło też mi się bardzo dużo promocji, pani akurat przeceniała rzeczy. Nie wiem, czy wy w Lidlu kupujecie takie artykuły, które mają tą etykietkę, że jest 50% mniej. Wiele osób słyszałam, że nie kupuje, bo to jest przeterminowane. To nie jest przeterminowane. To są produkty, które mają jeszcze 2 tygodnie termin ważności na przykład. Więc albo to są końcówki serii po prostu i tylko dlatego są one przeceniane, bo muszą je zdjąć z półki. Więc nie wiem, ja kupuję takie rzeczy, nie widzę w tym nic złego, wręcz przeciwnie, dlaczego mam je zaoszczędzić, wolę wydać te pieniądze na przyjemniejsze rzeczy, tak? Zakupy są obowiązkowe, a wyjazdy czy coś nie. A właśnie nam się szykuje wyjazd, ale o tym opowiem w przyszłym tygodniu. W każdym bądź razie wspomnę jeszcze o tym, wczoraj byliśmy w tej Warszawie i wiecie co, ja nie wiem, co jest ze mną nie tak.
ale nie kupiłam nic. Śmiałam się jak sama z siebie wczoraj, bo wróciliśmy około godziny 20 do domu. Byłam najpierw z mężem w promenadzie, w Arcadia Promenada, później i tam głównie chciałam zobaczyć TK Maxx, bo słyszałam, że jest tam fajny TK Maxx i naprawdę TK Maxx jest w dechę. Tak wielkiego TK Maxxa ja po prostu jeszcze nie widziałam, ale szczerze, nic w nim takiego ciekawego nie było. Mają straszny chaos, straszny bałagan, rzeczy te, które są takie już przecenione, leżą pomiędzy normalnymi rzeczami, oczywiście poza ciuchami. Ja mówię o tych artykułach takich, typu jakieś tam świeczki, pierdółki do domu i tak dalej. Te są rzeczy pomieszane. W Lublinie w TK Maxxach są na to oddzielne półki, jest końcówka serii, półka, więc albo są te rzeczy wypromowane z przodu. A tam po prostu wczoraj znalazłam chyba za dwie jakieś świeczki Yankee Candy i one były między wszystkimi świeczkami, więc to chaos totalny. Torebek mieli dosłownie dwa takie stoiska dłuższe. No nie wiem, szału to na mnie nie zrobiło. Zawiodłam się strasznie tą galerią. Później byliśmy w galerii Mokotów i tam już miałam troszeczkę czasu, żeby spędzić. No i wyobraźcie sobie, że nie kupiłam nic. Kompletnie nie kupiłam nic. Jak wrócił mój mąż po pracy, to pyta się mnie, gdzie twoje zakupy? Ja mówię, no nic nie kupiłam. Chłopaki ryknęli śmiechem. No, no tak, no byłam cały Boży dzień w dwóch wielkich galeriach. Galeria Mokotów naprawdę jest, jak dla mnie, ogromna. I nie kupiłam kompletnie nic, ani jednej rzeczy. W Carrefourze kupiłam chłopakom ciastka na drogę, no. Całe moje zakupy. Pojechała sobie tak dziewczyna do wielkiego miasta na wielkie zakupy i przyjechała z niczym. Naprawdę, nie było niczego, co by mnie jakoś zachwyciło. Nie miałam chyba po prostu dnia. Ja czasami tak mam, że pojadę, nastawię się na zakupy. Na to się nastawiłam potwornie. Stwierdziłam, że już w Black Friday nie pojadę, bo większość sklepów już promocje robi. Tylko pojadę właśnie teraz, bo ja bardzo nie lubię kupować w cenach regularnych. Ja, no, nienawidzę, no. Nie ma się co oszukiwać. Nie lubię przepłacać. I dlatego korzystam z takich właśnie okazji. Jeżeli nie muszę czegoś kupić na tak zwany gwałt, na już, na teraz, że nie mam wyboru, to ja zawsze czekam do jakichś przecen, promocji, jakichś Black Weeków, Black Fridayów i tych wszystkich innych chwytów marketingowych. Ale ja też znam cenę, jaka była wcześniej, więc no też się nie dam nabierać, bo niektóre sklepy tak robią, że windują cenę i od tej ceny niby dają rabat i tak naprawdę kupujemy po tej samej cenie, albo nawet czasami się zdarza i drożej. Są takie sklepy, które stosują taką technikę, nie jest to zgodne z prawem. Nie wiem, dlaczego tak robią, chyba kary są zbyt niskie, albo ludzie po prostu na to nie zwracają uwagi. I mimo wszystko producenci sobie tak pogrywają z klientami. Nieładnie, nieładnie. Ale tak, pokażę Wam za chwileczkę cały ten haul. Przyszła do mnie też wczoraj paczka z Faberica, ale o tym Wam nakręcę oddzielny vlog. Na pewno to już będzie vlog we Vlogmasie. I mam do Was wielką prośbę. Napiszcie mi proszę pod tym filmem, bo chciałabym zrobić taki odcinek Q&A, pytania do mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli tych pytań się faktycznie troszeczkę zbierze, ja bardzo chętnie nakręcę taki film i będzie to film właśnie we Vlogmasie. Będzie taka pogadanka we Vlogmasie. Mam jeszcze jedno takie pytanie do Was, bo we Vlogmasie chciałabym również pokazać Denko. Nazbierałam już sporo tych produktów. No niby Vlogmas powinien się łączyć bardziej ze świętami. No ale dla mnie to Denko jest takie trochę świąteczne, ponieważ jest to również sprzątanie. Ja muszę się tego wyzbyć. Nie jestem w stanie już tego nigdzie trzymać, bo mi się naprawdę strasznie zagraca ostatnio mieszkanie. Dużo rzeczy mi przychodzi. Przychodzą mi paczki z AliExpress, które są nawet niektóre nierozpakowane. Pudełko z Faberica otworzyłam wczoraj, wyciągnęłam jedną rzecz, której byłam ciekawa i wszystko jest nadal zapakowane. Także ja Wam to wszystko rozpakuję przy Was. Ja niczego nie otwierałam. Będę rozwijała, rozkręcała i opowiadała o produktach przy Was. Także taki film na pewno Wam nagram. Będzie on już we Vlogmasie. Vlogmasy się będą pojawiać prawdopodobnie wieczorem. Będą też takie dwa chyba mi się trafią, takie na pewno, co wystawię. Ja te odcinki po prostu nagram wcześniej i otworzę to okienko wcześniej, bo na przykład, no mam takie dni w środę trzeciego, idziemy z mężem na mecz.
na mecz do nas na stadion, więc nie zdążę. Mecz jest wieczorem o 20:45, to jest Górnik Łęczna, Legia Warszawa, więc ja jestem fanem naszej drużyny. Chodzimy z mężem często na mecze, no może ostatnio troszeczkę rzadziej, ale w zeszłym roku chodziliśmy praktycznie na wszystkie mecze. Ale ja tak lubię czasami pójść na stadion, pokrzyczeć, pośpiewać, podopingować. Fajnie, oderwanie się. I no i właśnie tego dnia na pewno vloga będę musiała zakończyć wcześniej. Nie zdążę go prawdopodobnie zrenderować, więc ja po prostu zrobię go wcześniej. Otworzę tylko okienko i dorzucę coś, co nagram na przykład dzisiaj, bo planuję dzisiaj nagrać jeszcze 2-3 filmy, więc na pewno będą takie filmy, które będą po prostu łączone. Będę się starała raczej to robić wszystko na bieżąco, ale będą takie. I bardzo Was proszę, napiszcie mi, czy Wam nie przeszkadza, że na przykład Denko będzie właśnie w holu świątecznym, we vlogmasach. Co byście chcieli tam oglądać? Na pewno będzie jakieś tam moje planowanie, na pewno jeszcze będą jakieś tam zakupy świąteczne, na pewno no, muszę rozplanować sobie ciasta, sprzątanie, muszę jeszcze pomyć okna, posprzątać. Mało tego, wiecie co? Jeszcze zamówiłam meble. Naprawdę, zamówiłam szafę, jeszcze jedną szafę na przedpokój, ponieważ my na przedpokoju mieliśmy taki, jakby to powiedzieć, no taki niski regał, na którym były buty i można było sobie usiąść, w którym były buty, można było sobie usiąść. I ten regał no na razie poszedł do garażu. Ale chodzi o to, że tam wstawiliśmy Nikoli szafę. No i nie mamy co zrobić z butami. Zostało nam 80 cm przestrzeni między szafą a drzwiami i nie mamy gdzie trzymać butów. Tych butów trochę jest. Teraz idzie zima, buty są wysokie, więc ja po prostu kupiłam dodatkową szafę, dokładnie o takich wymiarach, tylko jest ciut niższa, bo ma 1,80 m. Kupiłam ją na Allegro. Była naprawdę niedroga, ja za nią zapłaciłam 220 zł, 230 z przesyłką. Jakoś tak. Więc tak naprawdę ja tą szafę, ona jak przyjdzie, ja ją poskładam, dopiero mi się zacznie robić pomału porządek, no muszę to wszystko jakoś poukładać. Także zaraz Wam pokażę hol, tylko muszę jeszcze chwileczkę przerwać, bo widzę, mąż mi dzwoni. Dobra, już jestem. No on dzwonił, mąż, i się ze mnie uśmiał, bo mówi, jesteś już w domu, wróciłaś już, bo wiedział, że rano jechałam do Lublina. Mówię, że tak, bo po Lublinie zajechałam jeszcze do Lidla, zrobiłam duże zakupy. Także wiesz, mówię, wydałam sporo pieniędzy, ale dużo zaoszczędziłam, bo całe 80 zł. Mówię, dzięki temu, że były spore promocje. No on zaczął się śmiać, mówi, no tak, no ty to potrafisz umiejętnie powiedzieć, że dużo pieniędzy wydałaś. No wydałaś dużo, bo dużo zaoszczędziłaś. Dobra, przechodzimy po kolei teraz do zakupów. Pokazuję Wam, co kupiłam. Także z siatkami po kolei startujemy. Ale są ciężkie, to je przetargałam. No pierwszą rzeczą oczywiście jajka. U nas klasyk, jajek, dwa opakowania. Jak wyjmę drugie, to nie będę pokazywała, bo u nas, mówię, no do wszystkiego. Śniadanie bez jajek to praktycznie u nas nie istnieje. Wafelki kukurydziane, te, o których już Wam ostatnio mówiłam. Wzięłam kilka paczek. Chlebek żytni bez drożdży. Jakoś nie mam czasu kupić swojego. Chlebek rodzinny. Dzieci uwielbiają ten chlebek, który jest mięciutki. Poleciała mi cała reklamówka. Bułeczki, grahamki. Pepsi Zero, bo jest teraz promocja na, na Pepsi, na te napoje dwulitrowe z aplikacją Lidla. O tym powiem zaraz. Kaki. Wzięłam po 89 groszy, są w tym momencie. U nas kaki po prostu schodzą. Wszyscy uwielbiają kaki, więc u mnie owoców ogólnie idzie bardzo dużo w domu. Wszyscy jedzą owoce. Nikola troszeczkę je mniej tych owoców, bo ją musi najść na owoce. Nikola lubi mandarynki i pomelo. Ksawery je praktycznie wszystkie owoce, a ostatnio ma straszną fazę na kaki. Przechodził przy tych owocach, przechodził mnóstwo razy. Obojętnie i któregoś razu zadzwonił do mnie, mówi, robię sobie sałatkę owocową, mogę te dziwne jabłko obrać? Mówię, to jest kaki. A jak to smakuje? Mówię, no tak troszkę, troszkę gruszka, troszkę brzoskwinia, no taki, mówi, smak słodziutki jest, mówię, nie ma pestek. I on jak spróbował, tak codziennie siedzi i je kaki. Także mu mega smakuje. Kolejną rzeczą
Dżem truskawkowy 100%. Nie wiem, czy wiecie, te dżemy są teraz w promocji. Oczywiście większość w tym momencie produktów jest kup 2, to drugie 50% taniej. I stąd są te promocje, stąd u mnie tak duże zakupy, bo one są po prostu podublowane. Dżemów wziąłem 2. Uwielbiam te dżemy, bo skład truskawki ze 100, sporządzono ze 100 gram truskawek na 100 gram produktów. Zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony sok cytrynowy. I substancja żerująca pektyna. I tyle. I to jest cały skład. Ja lubię te z Lidla. Ksawery mój uwielbia z Biedronki te dżemy 100%. I ja je kupuję i dziecku spokojnie podaję na kolację taki dżem, bo nie zawiera cukru. Po prostu. Ja polecam. Uwielbiam te dżemy. Porcja rosołowa z indyka. Ostatnio się przerzuciłam. Wyłącznie na indyku gotuję wszelkiego rodzaju rosoły, zupy. Wszystko praktycznie robię ostatnio na indyku. Kukurydza, też 3 opakowania, nie będę każdego z osobna pokazywać, też była promocja. Mleczko light, to właśnie jest do testów, do nowego przepisu. Także jeśli mi wyjdzie, będzie smaczny, dam Wam przepis, znaczy może przepisu Wam nie dam, pokażę Wam jak to się robi. Muszę się najpierw dopytać, czy mogę taki przepis udostępnić, ponieważ to jest z najnowszego e-booka Anny Karcz i no nie wiem, czy tak można po prostu sobie udostępniać rzeczy, które ona po prostu sprzedaje, no bo zarabia na tym, tak? Bo sama to wymyśliła. No i pierwszą rzeczą taką wyprzedażową była kawa, kawa ziarnista. My mamy ekspres, więc u nas kawa ziarnista idzie na potęgę i ona była właśnie z tą etykietką. O tych właśnie etykietkach mówiłam. Przeceniona była z 10 zł na 5, 4,99. Więc my tej kawy jeszcze nie piliśmy. To jest kawa o smaku czekolada mleczna, lekko orzechowa, lekko kwaskowata. Kwaskowatość mała, intensywność spora kawy. No jestem strasznie ciekawa. Nie piliśmy jeszcze tych kaw. Są różne rodzaje i ja też dzisiaj wzięłam różne rodzaje. Więc jestem ciekawa. Pierwsza rzecz, która poszła w promocji. Następnie mąka kokosowa, już mi się skończyła, ale już wiem, że mi się nie opłaca kupować dużych kilogramowych opakowań, bo wcześniej w jakimś sklepie ze zdrową żywnością kupowałam duże opakowanie kilogramowe, ale sporo mąki mi się przeterminowało i to tak zdrowo mi się przeterminowało, pojawiły mi się jakieś meszki, nie była ona w odpowiednim pojemniku przechowywana, więc teraz stwierdziłam, że już nie będę kupowała takiego dużego, stąd w Lidlu mąka kokosowa 5 zł chyba kosztowała. Orzechy teraz też są w promocji, u mnie nerkowce schodzą na potęgę. I kupiłam brazylijskie. Tych jeszcze nie jadłam. Już u wielu youtuberek widziałam, że są świetne, że się fajnie komponują też jako przekąska po treningu. Także zobaczymy. Dostałam też książkę. Mam chyba wszystkie książki te z Lidla. No i cóż, papryka była w promocji, jedna sztuka. Mandarynki, pani mówiła, że są słodziutkie, są w promocji. I pierwsza torba za nami. Sięgamy po drugą torbę. A tu już owoce, bananki, więc odchodzą. Moje ulubione chrupki, przekąska. Jak już mnie najdzie wieczorem na jakieś ciapanie, to chrupki ratują mi życie. Uwielbiam te z Lidla. Tutaj kolejny to jest schab. I również z tą etykietką, 50% taniej, czyli zamiast 30 zł, 40 za kilogram jest 20 za kilogram. I skład tego schabu. 100 gram produktu otrzymuje się ze 130 gram mięsa wieprzowego, sól, ziele angielskie, liść laurowy, majeranek, kolendra, substancja konserwująca, azoton sodu. Tyle. I to jest cały skład schabu. Więc schab w schabie. Kupiłam 2 kawałki takie. Kolejne to są wafelki. Jest drugi kawałek schabu. Druga Pepsi, można wziąć 3 sztuki, ale ja brałam tylko 2. Co jeszcze kupiłam? Oczywiście ten płyn do czyszczenia. To już jest produkt naturalny, również z promocji. Z 12 zł na 6 zł. Płyn naturalny do czyszczenia łazienek. Urządzenia sanitarne, armatury, łazienki. Ja dopiero co kupiłam w sumie płyn z Faberica i nakręcę Wam testy, pokażę Wam jakie efekty daje, ale ten bardzo chętnie wytestuję, bo też bardzo dużo o nim opinii słuchałam
słyszałam, a jakoś nie miałam okazji z niego skorzystać, więc bardzo chętnie go wytestuję i też Wam napiszę, powiem jaka jest opinia. No i cóż, cała siatka, moi drodzy, batatów. Uwielbiam bataty. Ja bym mogła to po prostu jeść codziennie. Ja bataty robię w piekarniku, kroję je sobie w słupki tak jak frytki. Przeważnie biorę jednego batata, tak około 300 gram. To jest takie moje zapotrzebowanie, gdzie już się tym najem. Do tego sobie daję fileta z kurczaka i jakieś tam pomidorki. Albo buraczki, no cokolwiek, jakieś warzywa. I ja bataty kroję sobie w słupeczki, wkładam do piekarnika, rozkładam na blaszkę, na papierze. Wcześniej je obtaczam w papryce wędzonej słodkiej. Uwielbiam paprykę czerwoną, wędzoną. Jest po prostu najlepszym wynalazkiem, jeżeli chodzi, najlepszą przyprawą, jeżeli chodzi o bataty. Daję delikatnie, naprawdę delikatnie tylko sól i tą paprykę wędzoną. Przeboskie. I wkładam tak, nie używam praktycznie żadnego oleju. Jeżeli już, to roztopiony kokosowy olej i jego daję nie więcej niż tak 3 do 5 ml. Wrzucam do miski, obtaczam wszystko, obsypuję przyprawą, rzucam wszystko na tą blaszkę i w piekarniku góra-dół nastawiam to na 180 stopni na jakieś 30 minut. I do tego na tą samą blaszkę kładę również pokrojonego fileta z kurczaka, tak w takie paseczki szersze. Kroję go sobie w ten sposób, na takie półcentymetrowe paseczki i też go posypuję wędzoną papryką i to jest mój obiad stulecia. Ostatnio bataty były dość drogie, bo już ceny skoczyły do 10 zł. No kto płaci po 10 zł za ziemniaki? No nie jestem jak ta słynna celebrytka, co płaci trochę więcej za kilogram ziemniaków. No nie wiem, czy słyszałyście tą aferę. Ja słyszałam, obiło mi się o uszy. Nie. Dla mnie 10 zł to i tak jest. Dla mnie te ziemniaki są drogie, ale w aplikacji dzisiaj było 40% taniej, więc biorąc pod uwagę, że ja się takim ziemniakiem naprawdę najem jednym, to ja mam na ponad tydzień czasu, przecież nie będę jadła codziennie, na ponad tydzień czasu na obiady. No i kolejną promocyjną rzeczą jest kawa. Kilogramowa kawa ziarnista, przeceniona z 37,99 na 18,99. Tej brązowej chyba nie piliśmy. Piliśmy czerwoną, piliśmy niebieską. Takie były średnie w smaku, ale espresso nie brałam, bardzo chętnie wytestujemy, zobaczymy. Cena jest wystarczająco przekonująca, u nas idzie bardzo dużo kawy, bo ja uwielbiam kawę, ja piję 3 kawy dziennie, mój mąż też pije 3 kawy dziennie, więc kiedyś bardziej uważałam na to, że o Boże, kawa droga, to tylko z rana. Nie, ja już piję kawę nałogowo non-stop. Dobra, przechodzimy do kolejnej siatki. Bułki dla dzieci zwykłe. Wiem, że niezdrowe, nie wszystko jest zdrowe. Kolejne opakowania wafelków. Tak jak mówiłam, kupiłam kilka paczek. Szczypiorek. Jest 2, więc gdzieś się jeszcze pojawi. A tu jest jeszcze jeden. Dodatkowo, to o tym zaraz. Kolejna kawa, MK Cafe. I tym razem to jest już kawa o smaku, wyrazistego smaku z wyczuwalną nutą czerwonego wina. Jestem ciekawa. Powiem szczerze, również była za 5 zł po przecenie. Akurat mi się trafiło. Nie wiadomo w jakich godzinach u nas w tym Lidlu wyklejają te ceny. Ja się akurat trafiłam na panią, która siedziała i etykieciarką naklejała, więc po prostu zwijałam jej wszystko praktycznie z ręki. To też zaraz. Boczek do klusków z serem. Ksawery po prostu. Ubóstwia, chociaż ostatnio kupiłam, nie zdążył ksawery zjeść, bo mąż zjadł do porannej jajecznicy. Też na przecenie był sos do spaghetti. Praktycznie go nie używam, ale ze względu na to, że był przeceniony na 2 zł, a w składzie skład ma bardzo dobry, bo tu są pomidory, 146 g pomidorów w 100 g produktu, warzywa, cebula, marchew, sól, cukier, olej rzepakowy, zioła, przyprawy, regulator kwasowości, czosnek, koncentrat i tyle, więc skład jest świetny, z reguły korzystam z Passaty, ale ze względu na to, że był przeceniony, jest w świetnej cenie alternatywa, a data ważności jeszcze Wam powiem, co by nie było, data ważności jest do co to jest przeterminowana, jejku, a tak bym się nadziała, nie, tu na pewno coś pisze więcej.
Najlepiej, gdzie to jest? Najlepiej spożyć przy datach kot na końcu wieczka. A, nie, no dobrze, Boże, ale ja się wystraszyłam. Zobaczcie, 8.10. Wyostrze, 2020 rok. Kochani, prawie rok czasu jest jeszcze data ważności. Nie patrzcie na to, że etykietka to jest przeterminowana. Tu się nie kończy data. Tu jest końcówka serii. Wycofują to po prostu z Lidla. A te polędwiczki, już Wam też powiem, data ważności jest do 2 grudnia. Więc naprawdę ja nie widzę nic złego. Uwielbiam takie produkty. Nie lubię przepłacać. Kolejne opakowanie kukurydzy, o którym wspominałam. Dwa koncentraty pomidorowe. Rzodkiewka. U nas warzyw równie idzie dużo jak owoców. Pietruszka. Wiadomo już, jaka będzie zupa u mnie w najbliższym czasie. Kolejna kukurydza. Baryłki alkoholowe. To dla mojego męża. Cieszy się na pewno. 6,49 za opakowanie. I tu są tequila, Irish Mojito, jakieś drinki. Ja nie przepadam za baryłkami. W ogóle nie lubię cukierków alkoholowych. Ale mąż lubi, to sobie zje. Koncentrat kolejny. I kolejna kawa. Również z etykietką. Ta już jest półkilogramowa. Tamte były po 250 gram. Jedna była kilogramowa. Te były po 250 gram. Tak. A ta jest już pół kilograma. Niebieska. Tak, arabika. Więc i ona była po 12,49, więc też fajna cena. Kolejna siatka. I kolejna kawa, MK Cafe. Chyba jakaś musiała być seria, też 5 zł. Ale jest naklejona etykietka, a nie jest. O smaku, akcent kakaowy z nutą delikatnego orzeźwienia. Także tu będzie jakieś kakaowe coś. Ale tych kaw nakupowałam. O, będziemy teraz pić kawę, tygryski w czekoladzie, również przecenione, po złoty 14. Wzięłam dwa opakowania. Kolejne opakowanie wafelków. Kolejne opakowanie, bo to trzeba było w duopaku kupić, żeby była promocja. To też zaraz. Jabłka. U nas Lidl schodzi na potęgę do wszystkiego. Co to jest? No właśnie. Pomarańcza. Słuchajcie, nie wiem, czy o tym wiecie, ale jeżeli wybieracie pomarańcze i chcecie, żeby była pomarańcza na pewno słodka i nie miała pestek w każdym kawałku, kupujcie pomarańcze z takimi dupkami zwanymi. Jak mają takie dupki, to są bezpestkowe. I w 90% to są słodkie pomarańcze. Rzadko kiedy. Jeżeli już są takie mocno pomarańczowe, nie są takie żółtawe, raczej na 100% będą to bardzo słodkie i bezpestkowe pomarańcze. Nie wiem, czy o tym słyszałyście. Ja się dowiedziałam całkiem niedawno, znaczy całkiem w zeszłym roku w sumie o tym. I od tamtej pory u nas po prostu pomarańcze są bardzo często w domu. Bo wcześniej nie zawsze się trafiały, drugie opakowanie jajek, nie zawsze się trafiały, więc nie zawsze, później już nikt nie chciał ich jeść. Musiałam soki z nich robić. Drugie opakowanie tego, orzechów i marchewka do zupy i do soku. Mamy trzecią. No i tak, i kolejnym moim zakupem, ale to zaraz Wam pokażę, albo nie, z tego nakręcę oddzielny film. I jeszcze kupiłam ze słodyczy. Bo tak, ze słodyczy kupiłam takie gwiazdki. Jest tu pianki cukrowe o smaku cynamonowo-piernikowym. To nie są słodycze dla mnie do domu, to są słodycze dla pewnej dziewczynki. My z mężem każdego roku od albo 4, albo 5 lat bierzemy czynny udział w akcji Mikołaj o Tobie nie zapomni, tak się chyba akcja nazywa. Jest to akcja organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej i ta akcja jest ogłaszana u nas każdego roku w połowie listopada w kościele. Można zawsze przed kościołem, po każdej mszy w jednym tygodniu stoją osoby z sercem i są powbijane
imiona dzieci. To są dzieci z rodzin biedniejszych, potrzebujących takiej paczki, potrzebujących. Dzieci, które po prostu mogą w te święta tej paczki nie dostać. Więc my z mężem w takich akcjach bardzo często bierzemy udział. Od 4 albo 5 lat, nie pamiętam, czy to jest 5. czy 4 rok z rzędu, jak my bierzemy udział w tej akcji. Zawsze wybieramy każdego roku jakieś dziecko i kupujemy mu prezent. W tym roku zawsze był to chłopczyk, w tym roku wybraliśmy dziewczynkę 7-letnią, kupiliśmy jej większy taki zestaw Lego. Myślę, że raczej dziewczynka w wieku 7 lat powinna się z Lego Friends ucieszyć. Nie wiem, tak sądzę. No, mój syn ma fioła na punkcie Lego. Myślę, że ta dziewczynka, że każda dziewczynka Lego Friends, moja córka też kiedyś miała zestawy, ale bardzo mało mi było kiedyś, bardzo szkoda pieniędzy. Żyliśmy w trochę innej sytuacji i było mi naprawdę szkoda pieniędzy na taką zabawkę, bo to jest małe. My kupiliśmy większe opakowanie. Nie będę pokazywała, bo ja nie wiem, co to jest za dziecko. A być może to dziecko, ta mama tej dziewczynki mnie ogląda, więc no nie do końca musi wiedzieć, więc nie będę mówiła, jak dziewczynka ma na imię. Chyba nie powiedziałam tego w filmie. Każdy myśli, że to jest dziewczynka, co ma lat 7. Dodatkowo do tego Lego musimy tą paczkę zanieść w tym tygodniu, więc na pewno zabiorę Xawarego ze sobą, żeby pomógł mi zanieść tą paczkę. Uczę moją młodzież takiego uwrażliwienia na innego człowieka. Mam nadzieję, że też kiedyś tak będą robić, jak ich będzie stać, że będą pomagać. Jak nie finansowo, to zawsze można pomóc w inny sposób, wesprzeć słowem. My w różnych akcjach charytatywnych bierzemy udział. Ile możemy, tyle dajemy, bo trzeba się dzielić. Nie wiadomo, czy nas kiedyś nie będzie też taka sytuacja dotyczyła. Różnie to w życiu bywa, więc my się staramy w takich akcjach czynnie uczestniczyć. Wiadomo, nie wpłacamy na każde, nie wiem, się pomaga. Nie ma tak. No, takie akcje były, była na przykład u nas taka akcja się pomaga. Chłopczyk Mikołaj, chory na neuroblastoma. Nie wiem, czy ja dobrze powiedziałam nazwę tej choroby. Był to, jest to syn mojej, jest, był to mój sąsiad, tak chciałam powiedzieć, ale to nie jest sąsiad. Mojej sąsiadki z lat młodzieńczych, mieszkaliśmy w tym samym bloku, mama tego chłopca i ja mieszkałyśmy w tym samym bloku. Teraz już tam mieszkają tylko nasze mamy, moja mama, jej mama, więc taka zwykła ludzka pomoc, tak? Trzeba zacząć pomagać. A najlepiej zacząć od tych tutaj, co są koło nas, tak? Jak trzeba, to w rodzinie, jak już można gdzieś dalej wyjść poza krąg, to trzeba gdzieś wyjść. My na razie tak bardziej lokalnie, kogo możemy, tak wspomagamy. Akcje różnego rodzaju charytatywne, bierzemy w nich udział. Uważam, że do tej pory nie chwaliliśmy się tym, nie mówiliśmy, ale uważam, że o takich akcjach trzeba mówić, bo warto się podzielić. Nawet warto wybrać takie dziecko, jak jednej osoby nie stać na to, żeby kupić temu dziecku. Tam nie jest określona kwota, za jaką mają być te prezenty. To chodzi po prostu o to, żeby dziecko nie zostało bez prezentu, żeby był ten uśmiech. Więc równie dobrze można się zebrać i w 3-4 osoby jedną paczkę zrobić i też można zanieść i też będzie fajnie. Więc tak, i dokupiłam jeszcze słodycze dziewczynce, właśnie takie gwiazdki. Dodatkowo dokupiłam czekoladę z Mikołajem. Pierniczki, mam nadzieję, że będą jej smakowały. Mam nadzieję, że dziecko, ja pierwszy raz w zeszłym roku nie kupowałam słodyczy, kupowałam sam prezent. Mam nadzieję, że dziecko nie jest w żaden sposób chore czy z cukrzycą. Bo myślę, że taka informacja by może była. No, nie było zakazu kupowania słodyczy, był zakaz kupowania odzieży, bo nie mają wglądu co do wieku, takich środków, nietrwałych owoców nie można było kupować, ale o słodyczach nic nie było. Więc taki zestaw Mikołajów w czekoladzie i żelki. Także tak, taką paczkę szybciutko złożymy i myślę, że prawdopodobnie jutro z tą paczką z Xawerem polecę, bo dzisiaj to raczej nie będę miała czasu. Jeszcze mam prezent niezapakowany. Muszę to wszystko zapakować. I tyle. I dziękuję Wam ślicznie. Mam jeszcze jedną siatkę, ale od tego z tym nakręcę oddzielny haul, bo nie ma to nic ze spożywką wspólnego. Także do zobaczenia. Dziękuję Wam ślicznie w ogóle za dzisiejszy dzień. To już będzie koniec vlogu. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji. I moi drodzy, w
piątek albo w sobotę będzie rozdanie. Będzie kolejny film, mam już wszystko, paczki mi przyszły, zrobię rozdanie, zapraszam Was serdecznie. Nie będzie tam nie wiadomo jakichś wymogów. Jedynym wymogiem będzie to, żebyście byli subskrybentami mojego kanału i zostawili komentarz, że gotowe. Subskrybentami będziecie musieli być otwarci. Przybywa mi codziennie jakieś subskrypcje, ale przy podglądzie niestety okazuje się, że nie jestem w stanie do każdego zajrzeć, dlatego że macie subskrypcje ukryte. Musicie to sprawdzić. Subskrypcje muszą być odkryte, ale o tym też będę mówiła w kolejnym vlogu. Także do zobaczenia w piątek albo w sobotę, a później zaczynamy vlogmasy. I dziękuję Wam ślicznie za ten dzień. Pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, buziaki, subskryb i łapka w górę.